Kolejny sukces Faustyny Kotłowskiej. Podczas gali mistrzów sportu organizowanej przez Przegląd Sportowy zawodniczka olimpijczyka zwyciężyła w kategorii sport bez barier. Ubiegłoroczny pandemiczny sezon sportowy był niezwykle trudny dla wszystkich dyscyplin, ale nawet pomimo tego Faustyna Kotłowska zachwycała wszystkich swoimi występami. Podczas mistrzostw Polski ustanowiła rekord świata w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Aktualnie przygotowuje się do igrzysk paraolimpijskich w Tokio. Statuetka, którą Faustyna otrzymała z rąk Anny Lewandowskiej, to nagroda za niezwykłe wyniki, które osiągnęła w sezonie 2020. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że te emocjonujące chwile mogę spędzić w takim towarzystwie. Bardzo mi miło, ponieważ moje wyniki zostały docenione. Ale wiem, że moje osiągnięcia nie należą tylko do mnie. Więc chciałabym z tego miejsca podziękować moim trenerom, którzy wierzą we mnie wtedy, kiedy nawet ja w siebie nie wierzę. Mojej rodzinie i znajomym, dzięki którym wszędzie mogę czuć się jak w domu. Moim przyjaciołom kadrowym, przez których obozy i treningi stają się bardziej kolorowe. Wszystkim sportowcom życzę, aby imprezy, na które czekamy i do których tak mocno się przygotowujemy, aby odbyły się bez żadnych zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękujemy gorąco. Faustyna Kotłowska, laureatka w kategorii sport bez barier. 19-letnia Faustyna Kotłowska w 2016 roku w wyniku wypadku komunikacyjnego straciła nogę. Aktualnie jest niepełnosprawną lekkoatletką, rekordzistką Europy i świata w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem i oszczepem.